Siemanko, siemanko, Dyszka z tej strony, pozdrawiam, dzisiaj otwieram paczkę od karteina.pl Przyszło tutaj zamówionko, no i zobaczymy co jest w środku Jak zapakowane i cóż tutaj będziemy mieć I proszę bardzo, co tu się dzieje, co tu się dzieje, co tu się dzieje, czekajcie Wezmę te tutaj rzeczy Udełko dam tu no i cóż, w środku e, mega boksik, taki oczywiście z superstarsów. Okej, okay, to jest raz, e, drugi, Aha, troszkę przyda się nam ACMR, ASRH, AH, dobra. No i mamy tutaj dwie e, grube saszetki Fat pack z FIFA Score. Proszę bardzo, nie ma tego w Empikach, dlatego też zamówiłem sobie właśnie na właśnie karteina.pl. No i co? Ja myślę, że dzisiaj otworzymy sobie taki mix czyli jedną jednego dużego boksa właśnie z FIFA Score i tutaj z Superstars całego boksika. Dobra, zaczynamy pierw od Super Score, czyli Score. No i let's go. Zobaczmy to. Tam już Barcelona widziałem. Ok, to jest Cristiano, Cristiano Romero. Christian Romero, proszę bardzo. Bardzo fajne te karty. Szkoda, że nie ma ich dostępnych w Empiku. Przynajmniej nie widziałem. Jude Bellingham. Mamy tutaj rookie card. Proszę bardzo, Kobi Mejnino. Memphis Depay, bardzo fajnie. Denzel Dumfries, Dawid Alaba. Jak na razie wszystkie karty są bardzo dobrze wydrukowane, bo pamiętacie, że w ostatnim czasie, no niestety w FIFA Score w zeszłym roku było bardzo dużo właśnie takich złych wydruków. Mamy Gaviego, ładna karciuszka. Gavi FC Barcelona, czyli tutaj taki paralel świecący. To nie jest karta numerowana, bo gdyby była numerowana, to raczej by było gdzieś tu z boku widać, ale nie jest to, ale świetna karta, jeżeli chodzi o Barcelonę. Przyda się jak najbardziej. Pulisik. Mamy tutaj Pafudini, Fundi, Fundi, przepraszam, Ruki Kart, kolejna Jude Bellingham, karciocha. Bardzo fajne te karty, powiem Wam szczerze. No, ale na Panini można je tylko kupić na zasadzie <laughs> dwóch dużych boksów i one kosztują 800 zł. No, a to przekracza mój budżet. Wojciech Szczęsny, taka to właśnie w tej chwili karciocha z Juventusu. Mamy tutaj Pure Class, czyli czysta klasa, Thomas Müller. Proszę bardzo. E, tak to wygląda. Thomas Müller, Germany. Ok, to taka specjalna. E, mamy tam jeszcze coś się świeci. E, coś się świeci zielonego, więc nie wykluczone, że to będzie jakiś limit. E, Kilian Mbappé. Bardzo świetnie. E, tutaj mamy kolejnego rookie kart. E, Brand. Ok. E, Musach. E, uwaga, Bono i. Kolejna karciocha świecąca ta srebrna taka można powiedzieć silver z Hiri. OK. Damy ją tutaj. No i karciożka taka zielona z zieloną obwódką ale tutaj to jest po prostu Meksyk. Myślałem że będzie coś fajnego Mount, Ederson, Oblak i Alejandro Balde z Barcelony. Okej, okay. nie ma żadnej numeracji, nie ma autografu. No tutaj, żeby trafić, to naprawdę trzeba by było mieć e, spore szczęście, no ale ja chciałem też po prostu zobaczyć, jak te karty same sobie wyglądają i powiem szczerze, że mm, bardzo fajnie, podobają mi się, no ale całego z dwóch boksów nie będę kupować, tym bardziej, że idzie Premier League a też tam widzę, że jest małe zainteresowanie, więc, Premier League jeszcze nie otwierałem. Jeżeli chodzi ogólnie o, o karty, dobra, czekajcie, użyję mojego małego nożyka do otwarcia tego boksa. No i lecimy tutaj grubo już z. Kurczę, <laughs> operacja, karton tniemy z ośmioma saszetkami, tak naprawdę i zrobimy to dosyć szybko, ponieważ no, czas jest ograniczony. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. No i tutaj są piksele, golden piksele. No ale to myślę, że na, na początku to na, może na końcu. Tam jest, Gavi sobie siedzi. No i lecimy i szukamy już teraz bardziej właśnie takich kart jak Markus Rashport, czyli Show z których jest 30 sztuk. Eric Halland na Uncommon. Tu są karty, które mają różne wersje, jeżeli chodzi to są bazówki, ale z taką kolorystyczną, właśnie wersją. Mamy też Mystiki Common, Uncommon, więc tych wersji jest naprawdę dosyć sporo. No i ostatnio trafiłem właśnie Cristiano Ronaldo na Mystiku, i to jest taki nawet bardzo dobry traf, powiem Wam szczerze. O, kolejny Final Boss, to już drugi do mojej kolekcji, i tu raczej numeracji nie będzie. Dokładnie. Final boss, cieszę się bardzo, że kolejny tutaj wpadł, match winner. No i kolejne tutaj legenda runej, ale to on już był. Dosyć ciepło jest, powiem Wam szczerze, mam zamknięte okno w kuchni, ale to tam się nic nie dzieje. Dobra, lecimy, jest coś tutaj na Uncommon. Kubo, też świetna karta. Kilian Mbappé na Commonie. No, i Karim ADMI na, właśnie, Uncommon. Taka zielona karcioszka. To są te karty, takie, właśnie, można powiedzieć, specjalne, niespecjalne, wersja inna niż standardowy secik, tak? bazówek mamy 200 kart. No i lecimy. Match winner. Nie sprawdzam z tyłu, bo bym musiał być jakiś tutaj naprawdę. Potężny fart. Barcelona odkładamy. Tak sobie tutaj polecimy. Sanchez Kubo znowu. Ale to do bazówek. No i let's go. Niestety w tym roku bez żadnego autografu i chyba tak się to skończy. Ultra Rare. rookie kart, ale traf. Bardzo fajnie. Mamy tutaj e, Mukhe. E, Olympic. No i tu powinien być numer. Dokładnie tak. 80 na 99, także jest numeracja czyli autografu w tej e, paczce raczej nie będzie, bo z reguły jest tak, że jak jest e, ultra rare no to wpada e, to wpada tylko właśnie numeracja show pieces ok dajemy go tutaj no i resztę kart już e, sami widzicie, Wayne Runej e, bardzo często tutaj lubi e, wpadać i odwiedzać nas no, i mamy dwie saszetki. No, chyba, że się mylę, słuchajcie. No i gdzieś jeszcze autograf może tu się trafić, choć powiem Wam szczerze, e, ciężko. No, i mamy tutaj kolejnego final bossa. Nie, to jest No Limit, ale okej. Okay. To też jest bardzo dobry traf, jeżeli chodzi o, o to. Araujo z Barcelony. E, bez numeracji, ale cóż z tego. Dajemy go sobie tutaj, i on tak pójdzie do albumu najprawdopodobniej. E, bazóweczki i ostatnia karta, saszetka Tutaj właśnie. O, i tak patrzę. Ale mamy jeszcze drugie pudełko, więc zobaczymy. E, Forson mamy tutaj Harego ok na Show Pieces, bez numeracji. No, bo to wiadomo, żeby musiało być. Całkowicie inna e, karta. O, proszę bardzo, Salach, e, Ronaldinho z FC Barcelony, Jack Grillis i Silva. Dobra, no i co? Let's go tutaj z tymi pikselami. Zobaczymy, co nam tutaj po pudełko e, przyniosło. Okej, okay. no i proszę bardzo, mamy. E, Jan Kuba Mintech. E, ruki Kart. Bardzo fajnie. To jest taki właśnie e, golden pixels. Następnie mamy Ugarte, Manuel, e, Spoczko. Same mi nazwiska znane bardzo. E, następna karcioszka Babadi, e, Babadi ba ba e, Ruki Card. Okej, okay, super. No i mamy jeszcze e, tutaj ostatniego pixela. W formie właśnie Tomasz Müller i e, kilka kart bazowych na zasadzie takich, żeby było miło i sympatycznie. No dobra, powiem Wam szczerze, tak, że najbardziej, które karty mi się podobają, oprócz tego, że e, mamy tutaj limit na 99 ruki kart, więc jest to bardzo fajnie. No to e, wiadomo, że te dwie karty. Tutaj FIFA Score, zastanowię się nad tym FIFA Score jeszcze powiem szczerze, no bo te karty no zawsze były fajne. Jak sami widzicie No Limits, Araujo, Ronald właśnie w ten sposób mi tu się podoba. Najbardziej bym i tak wybrał Gaviego z FIFA Score, przynajmniej tak mi się wydaje. A wy którą kartę byście tutaj przygarnęli do siebie? Napiszcie w komentarzu, ja Was pozdrawiam. No i później unboxing jeszcze z tego pudełeczka i FIFA Score, jeszcze jedna saszetka, ale to może gdzieś na TikToku, zobaczymy, dam znać. No i trzymajcie się, cześć! Aha, no i pamiętajcie o subskrypcji. Pozdro!